Dziękuję serdecznie, panie premierze. Skoro zwracał się pan bezpośrednio do mnie, pozwolę sobie w trybie uzupełnienia w wiedzy. Rzeczywistość płynie bardzo szybko. Możemy czasami nie złapać się na łączach. Nie wiemy o krokach, które były podejmowane online. Więc pozwolę sobie pana premiera, ale też i wszystkich państwa poinformować o tym, jaki jest stan prac z składanymi przez państwa projektami. Proszę jednak na samym początku pozwolić, że powiem, że to nie popcorn, ale miód na moje serce, co pan mówił o konieczności ciężkiej pracy w tej Izbie, o tym, że ta Izba powinna zajmować się problemami Polek i Polaków. Chciałbym tylko zwrócić uwagę pana premiera, że Izba nie pracowała od 30 sierpnia do 15 listopada tego roku. A nie pracowała w związku z tym, że ostatnie posiedzenie poprzedniej kadencji zostało zamknięte przed kampanią wyborczą 30 sierpnia, a współpracujący z państwa obozem politycznym, jak sam stwierdził pan prezydent, zwlekał miesiąc z daniem nam szansy na procedowanie tych ważnych projektów, o których pan przed chwilą wspominał. Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której musimy rzeczywiście podjąć szybko dużo ważnych decyzji, bo terminy gonią. Ale proszę nie winić o to obecnego Sejmu. On dużo wcześniej mógł zająć się tym, albo mógł to zrobić poprzedni Sejm. My robimy, co możemy i państwo też robią, co mogą, pracując w komisjach, żeby te projekty były przeprocesowane. Jeżeli chodzi o projekt dotyczący wakacji kredytowych, znajduje się w pierwszym czytaniu w Komisji Finansów. Jeżeli Komisja Finansów dzisiaj zakończy sukcesem swoje prace, jestem otwarty na wniosek od państwa, jeżeli chodzi o procedowanie go dalej na drugim czytaniu, na posiedzeniu plenarnym. Jeżeli chodzi o 0% VAT na żywność, zauważam pewną niekonsekwencję. Nie uwzględnił go pan w budżecie, który został przedłożony Wysokiej Izbie. Natomiast dzisiaj ten projekt, który trafił, a trafił, przyznaję, do Sejmu, natychmiast wysłałem do konsultacji. On jest obarczony wadami formalnymi. Zostaliśmy zobligowani przez te analizy do tego, żeby odesłać go do wnioskodawców z prośbą o uzupełnienie. To się w tej chwili dzieje. Ustawy dotyczące cen prądu. Cieszę się tą wiarą pana premiera w to, że sprawczość już powołanego wczoraj rządu będzie duża. Natomiast jestem też politycznym realistą. Bardzo chciałbym, żeby wobec tych zapowiedzi politycznych, które były składane, jeżeli chodzi o ustawę cen prądu, która będzie dotykała decyzji kolejnego rządu, uwzględnić i przeprocesowywać dwa projekty. Ten, który złożyliście państwo i ten, który złożyli dzisiaj przedstawiciele większości parlamentarnej. Te projekty będą procesowane w komisji w pierwszym czytaniu od dzisiaj. Od dzisiaj. Przepraszam. Procedowane, czy coś powiedziałem? Najmocniej państwa przepraszam, ale czasami słowo proces tak ciśnie mi się na usta, że nie mogę się powstrzymać. Tak, oczywiście procedowane, mają państwo absolutnie rację. Natomiast jeżeli chodzi o ustawę dotyczącą emerytur stażowych, proszę pozwolić, że na spotkaniu, na które zaprosiłem pana i też wierzę, że spotkamy się w najbliższym czasie, porozmawiamy o perspektywach dotyczących tej ustawy w moim odczuciu, ale proszę przyjąć to tylko jako skromną sugestię marszałka rotacyjnego. Jednak warto by było zadbać o to, żeby do Sejmu najpierw trafił budżet. Budżet jest fundamentem, na którym opieramy wszystkie pozostałe elementy myślenia o finansach państwa. I proszę, ale ad vocem, jeśli pan może, chce, proszę bardzo, panie premierze, na chwilę oczywiście udzielę panu głosu, bo i na tym zamkniemy dyskusję, bo to nie o tym jest dzisiejszy Sejm. Natomiast chciałem uzupełnić wiedzę, jest też stan wiedzy pana premiera i wyjaśnić, że nie ma do czynienia w tym Sejmie z żadną zamrażarką. Projekty są procedowane, natomiast wybaczcie państwo, to nie ja ustalałem i to nie my ustalaliśmy ramy czasowe dla tego, jak Sejm obecnej kadencji może pracować. Jeżeli pan chce, panie premierze, bardzo proszę i na tym zakończymy naszą dyskusję i przystąpimy do wniosków formalnych, które też państwo zamierzacie zgłosić.